Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Chevroleta Cruze z 2010 roku. Tutaj auto w bardzo popularnej wersji silnikowej, czyli silnik 1,8 litra i mocy 140 koni. Została tutaj zamontowana instalacja BRC Sequent 32. I tak, na pierwszym planie widzimy wtryskiwacze BRC pomarańczowe. Tu mamy filtr fazy lotnej. Tu mamy reduktor obok filtr fazy ciekłej. I obok mamy komputer instalacji gazowej z jego podłączeniami. I tak, spalanie benzyny w takim aucie oscyluje w granicach 10 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie 11-12 litrów. Czyli oszczędzamy na każdym 1000 km około 250 zł. Koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 490 zł, na LPG już tylko 240. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie mamy zamontowany na słupku. Obok dźwigni otwierania maski. Teraz tak, wlew gazu w aucie mamy zamontowany tradycyjnie w zderzaczku. Zbiornik gazu jest zamontowany w miejsce koła zapasowego. W tej wersji było duże koło zapasowe, więc zmieścił się zbiornik 53 litrowy, co daje nam około 43 litrów gazu i zasięg blisko 390 km. Oczywiście na każde koło zapasowe klient dostaje pokrowiec gratis. I tak, podsumowując, cena zestawu, czyli instalacji BRC Sequent 32 w tym konkretnym aucie, jest to koszt 2900 zł i zwrot następuje po około 11600 km. Dziękuję, zapraszam na kolejne filmy.